Dzisiaj właśnie z tej sceny w Sopocie dowiedzieliśmy się, że Kaira będzie kolejną uczestniczką programu Taniec z Gwiazdami już niedługo w Polsacie. Jak ty się czujesz, Kaira, z tym? Sopot jest cudowny. Polska Super Hit Festival zawsze sprawiał, że byliśmy na jakimś nowym etapie życia. Więc tym razem no, to dla mnie bardzo duża jest niespodzianka też i zaskoczenie. I to, że faktycznie powiedziałam tak, dlatego że nigdy w życiu nie tańczyłam. Bardzo dla mnie dużym wyzwaniem będzie też to, żeby dać się poprowadzić partnerowi, bo raczej ja niechętna oddawać stery. Będzie to na pewno bardzo duże wyzwanie i jestem ciekawa, jak sobie produkcja poradzi. Właśnie powiedziałaś, że padło tak. Pytanie brzmi, czy ono było zdecydowane, czy musiałaś się jednak nad tym zastanowić? Wiesz co, chyba trochę impulsywnie podjęłam decyzję, dlatego że uwielbiam Taniec z Gwiazdami i zawsze, kiedy występowaliśmy też gościnnie, uwielbiam całą ekipę techniczną, uwielbiam cudowną orkiestrę Tomka Szymusia, wszystkich tancerzy, Pion Beauty, do tego Sławomir był też Taniec z Gwiazdami, w tym czasie urodził się nasz synek, więc jest taka dla mnie trochę sentymentalna podróż, a on już ma 5 lat, więc... Sporo się zmieniło. Sporo się zmieniło i jakby przez to, że jeszcze jakby ten okres pandemiczny jest to tak, pozwoli mi na to, że jakby, ponieważ koncertów jest jeszcze nie ma ich tak dużo. To macie czas. To wiem, że patrzę w ten kalendarz, no okej, zobaczymy jak będzie. Jak się zapełni, to nie wiem. Wiemy, że taniec niezwykle zbliża ludzi. Mówi się, że to jest swego rodzaju taka intymność pomiędzy partnerem a partnerką taneczną. I teraz pytanie do Sławomira. Czy Sławomir będzie zazdrosny o piękną żonę? Wiesz co, ja przede wszystkim będę zazdrosny o to, że schudnie. I mogę powiedzieć, że mnie po prostu... Ale z czego? Z czego? No kochana, no to jest, wiesz, tutaj nie ma żartów. To jest 8 godzin dziennie na sali treningowej. Jeszcze przy dobrym trenerze, a myślę, że takiego Kaira dostanie, to na pewno będzie duże wyzwanie, ale będę się starał ją wspierać. Zatrzymajmy się faktycznie przy tym trenerze, no bo to jest bardzo hot temat. Czy ty już masz swojego wybranka? Wiesz, no przez to, że gościnnie spotykaliśmy się z tancerzami w pracy w różnych sytuacjach. Faworyta. Chciałabym zatańczyć tak najbardziej ze wszystkimi, absolutnie ze wszystkimi. I mam nadzieję, że produkcja mi to jakoś umożliwi, bo uwielbiam każdego z nich z osobna. Może wężyka jakiegoś. Wężyka, pytona. Weselnego pytona zatańczycie. Tylko to by się udało, to faktycznie jakiś taniec ludowy. Być może, ale naprawdę uwielbiam wszystkich. A sam Stefano Terracino, nie wiem, może Rafał Maserak, jakbyś miała wybierać pomiędzy nimi dwoje? Wiesz co, z Lenką bardzo bym chciała, bardzo. To się chyba nie uda. A dlaczego? Ale Jacek Jeszcze przecież jeszcze jest też. On zagrał w naszym teledysku do piosenki Będę z nią. No tańczyliście razem, no, przecież. No tańczyliśmy, ale naprawdę no, z każdym bym chciała. Naprawdę po prostu z każdym. Bo tak, każdy jest Jacek faktycznie gdzieś tam tu teledysk. Jacuś, no może ja. No jest absolutnie mistrzem świata. Z mistrzem świata zawsze bardzo chętnie. Pytanie, w jakich tańcach czujesz, że będziesz dobra, najlepsza, latynoamerykańskie, czy jednak te standardy? Wiesz co, ja ponieważ zupełnie nie znam się na tańcu i nigdy w życiu nie tańczyłam, nie mam bladego pojęcia. Po prostu nie wiem. Debiutancka. Ale taka totalna, proszę Państwa, to taka totalna. Obawiasz się w ogóle opinii jury, bo wiemy, że niekiedy potrafią być srodzy jurorzy, zwłaszcza pani Iwona Pawlowicz. Absolutnie wszystko przyjmę na klatę. Znam swoje słabe strony, znam też mocne. Na mnie w domu zawsze ktoś czeka, więc nie boję się niczego. Sławomir, czy ty masz dla żony jakieś złote rady? Co zrobić? Wiesz co, cieszyć się. Dać się ponieść tej magicznej sytuacji, bo każdy odcinek jest jakby, wiesz, przeniesieniem się w inną bajkę. I mam nadzieję, że Kaira będzie miała dużo radości z tego, a ja jej będę pomagał, no wszystko, będę jej masował stopy, będę jej robił kąpiele, będę się starał być i wspierać, tak jak ona mnie pięknie wspierała 5 lat temu. Podsumowując, liczysz na wygraną? No ja bym bardzo chciała tą kryształową kulę zobaczyć obok tych 4 diamentów, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy. Macie w domu specjalne miejsce na takie nagrody wyjątkowe? Mamy naszą ścianę, mamy naszą półeczkę. Jesteśmy szczęśliwi, że powoli się tak pięknie zapełnia. To, słuchajcie, ja ci życzę, żeby faktycznie ta kryształowa kula dołączyła do tej pięknej kolekcji. I dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.